Jesteśmy w Wiśle Malince. Jak widać za naszymi plecami skocznia imienia Adama Małysza. Tutaj odbędzie się po raz pierwszy, a siódma już edycja najważniejszego kolarskiego wydarzenia w regionie, maratonu szosowego Pętla Beskidzka. To już niebawem, 7 lipca 2012 roku. Sięgnąć wstecz kilka lat z małej imprezy typowo dla amatorów robi się duże kolarskie wydarzenie w regionie, które zaczyna przyciągać coraz więcej osób z całej Polski, ale nie tylko, także z zagranicy. Także jest to impreza skierowana dla amatorów, dla osób, które jeżdżą przede wszystkim dla przyjemności, ale jest to impreza, której poziom sportowy jest z roku na rok coraz wyższy. Przyjeżdżają do nas znani zawodnicy, którzy tutaj zdobywają punkty w klasyfikacji generalnej cyklu Road Marathon. Przede wszystkim warunki pogodowe wpływają na frekwencję, ale ostatnimi laty 300-400 zawodników było zawsze. Przy bardzo dobrej pogodzie możemy mieć nawet 500 uczestników na starcie. Strona internetowa roadmarathon.pl lub bezpośrednio na stronę internetową zawodów petlabeskidzka.pl. Bardzo prosty sposób, można wejść, wypełnić formularz, zajmuje to minutę, podając swoje dane. Do końca czerwca mamy czas przeczytać regulamin, kolejne 2 minuty i szykować formę. Beskidzki Road Marathon, Pętla Beskidzka, jak nazwa wskazuje, opiera się na klasycznej trasie opasającej Beskid Śląski. Do tej pory mieliśmy zawsze start w Istebnej, meta w okolicach Ochodzitej Koczego Zamku. W tym roku z racji zmiany lokalizacji startu meta będzie na Przełęczy Salmopolskiej. Szczyrk, Lipowa, Radziechowy, Węgierska Górka, Milówka. Potem mamy podjazd na Ochodzitą, zjazd do Istebnej, podjazd na Kubalonkę, przez Stecówkę, zjazd ponownie do Wisły i meta ponownie na Salmopolu, więc uczestnicy dystansu krótkiego i długiego muszą dwukrotnie wjechać na Przełęcz Salmopolską. Natomiast dystans długi, dystans giga dla tych najwytrwalszych, najmocniejszych kolarzy, to jest on jeszcze w przygotowaniu, ale najprawdopodobniej będzie to Przełęcz Targanicka i Przełęcz Kocierska na dokładkę.